czwartek 30 grudnia, Krzysztof Domagała, zapraszam na sport. Nowa hala widowiskowo-sportowa Radomskiego Centrum Sportu otwiera przed radomskimi klubami nowe możliwości. Zapełnienie tego obiektu będzie jednak dużym wyzwaniem. Końcówka roku 2021 przyniosła w końcu oddanie do użytku hali Radomskiego Centrum Sportu przy ulicy Struga. Zapełnienie tego 5-tysięcznego obiektu to duże wyzwanie przed klubami z Radomia. Nowy obiekt otwiera też jednak przed nimi nowe możliwości. Na pewno trudny plan, ale jak pokazał debiut tej hali, zainteresowanie jest olbrzymie. Zdajemy sobie sprawę, że część kibiców pojawiła się tak naprawdę z ciekawości, ale myślę, że zarówno my, jak i drużyny siatkarskie, czy to Radomki, czy Czarnych Radom, będziemy wszyscy wspólnie pracowali, żeby tych kibiców zachęcić, zaciekawić fajnym widowiskiem, żeby oni na tej hali już zostali z nami na wiele, wiele lat. Nowa hala już elektryzuje, tak? Jesteśmy po pierwszym meczu Hydrotraku, gdzie no, hala wypełniona po brzegi i na pewno to był sukces duży Hydrotraku i udało im się tą halę otworzyć. Na pewno też mobilizuje to inne kluby do tego, żeby tak samo w swoich pierwszych meczach starać się tą halę zapełnić. Na pewno ta hala daje bardzo duże możliwości marketingowe, sportowe. Jest to przeskok no, cywilizacyjny, można powiedzieć, aczkolwiek ja nadal będę uważał, że będziemy tęsknić jeszcze za naszą staruszką na Narutowicza. Na pewno będzie trudno. Jest to bardzo duża publika. Wydaje mi się, że nawet plusligowe zespoły, które mają podobne obiekty, może oprócz Trefla Gdańsk, któremu czasami się udaje zapełnić Ergo Arenę, mają taką publikę. Na pewno sportowe wyniki plus zachęta marketingowa na sali, bo będziemy starali się przygotować różnego rodzaju atrakcje dla kibiców, dla rodzin z dziećmi, żeby można było te dzieci zostawić w strefie Malucha. No, jest dużo możliwości, ale no, jestem realistą, że jednak takiej publiczności jak na pierwszym meczu koszykarzy to będzie ciężko powtórzyć. Prezentuje się to naprawdę znakomicie, tym bardziej znakomicie, jeżeli jest pełna publika. To dodaje dodatkowych emocji, dodatkowe wrażenia. Mam nadzieję, że na wszystkich meczach będzie ta publiczność, będzie nas radomski sport dopingowała. Możliwości oczywiście jak najbardziej, bo pole marketingowe rośnie, możliwości rosną, reklamowe, ale przede wszystkim chodzi tu o kibiców, żeby dobrze się bawili. Nowa hala to jednak nie tylko imprezy sportowe, ale także koncerty czy inne eventy. Ten obiekt będzie tętnił życiem pod warunkiem, że nie będzie wielkich obostrzeń związanych z kolejnymi falami koronawirusa, na co ja bardzo liczę, że rok 2022 przyniesie przede wszystkim odrobinę normalności w funkcjonowaniu właśnie takich obiektów jak hala widowiskowo-sportowa. Ona jest piękna, czekaliśmy na nią, piękna, funkcjonalna, nowoczesna. Czekaliśmy na nią jako Radomianie lat 20, może nawet i 30. Teraz jest szansa, żeby ją wykorzystywać do wielkich przedsięwzięć, nie tylko sportowych, bo ona nie przypadkiem nazywa się, mówimy o niej hala widowiskowo-sportowa. To jest celowy zabieg, który wprowadziłem już na początku tego projektu, kiedy powiedziałem, że ten obiekt powstanie w tym miejscu. Powiedziałem wprost, to będzie hala widowiskowo-sportowa, a nie hala sportowa czy sportowo-widowiskowa, bo chciałbym, żeby nasza hala była areną wielkich wydarzeń artystycznych, 6 tysięcy słuchaczy na koncertach wielkich gwiazd. To jest możliwe, trzeba w to wierzyć. Jak to się popularnie mówi, tylko niebo jest ograniczeniem w naszych marzeniach. Władze miasta i spółka MOSiR negocjują już organizację dużych imprez w hali widowiskowo-sportowej Radomskiego Centrum Sportu przy ulicy Struga 63. Negocjujemy dwa duże wydarzenia w hali, jedno w pierwszym półroczu, drugie w drugim półroczu 2022 roku. Wydarzenia z udziałem gwiazd światowego formatu. I mam nadzieję, że i covidowe plany, jak i również zdrowie tym sportowcom pozwoli wystąpić w naszej hali, ale na pewno oprócz naszych radomskich drużyn ligowych, które mam nadzieję będą przynosiły nam tyle radości, co ostatni mecz, choć przegrany, ale bardzo twardy, dobry mecz koszykarzy Hydrotraku Radom, to nasze drużyny ligowe będą przynosiły nam dużą radość, dawały dużą radość, ale też liczę, że te dodatkowe wydarzenia będą przede wszystkim promocją Radomia. Czekaliśmy długo na halę, a teraz musimy ją wykorzystywać tak, żeby wszyscy nam jej zazdrościli, włącznie z Warszawą, która takiej hali nie ma. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że pod koniec kwietnia w hali RCS-u ma odbyć się gala boksu, na której powalczy m.in. Tomasz Adamek. To już wszystkie wiadomości, które przygotowaliśmy na dziś. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro.